Quo vadis. Kostiumy bohaterów w filmowym Rzymie. W tym materiale filmowym omówimy kostiumy najważniejszych postaci z filmu Quo vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Filmowy Petroniusz jest ubrany na biało. Nosi nieskazitelnie czystą togę, która wyróżnia się spośród szat Rzymian spacerujących po forum. Toga była narodowym strojem obywatela Rzymu. Sporządzana z jednego kawałka materiału, miała na ogół długość trzykrotnej wysokości człowieka i szerokość około 2 metrów. Układano ją wokół ciała, tworząc drapowania i fałdy. Była to szata prosta, a zarazem uroczysta i dostojna. Na planie Quo vadis układano togę zgodnie ze starożytnymi zasadami. Kostiumografowie nauczyli się to robić uważnie, oglądając układ szat na rzymskich posągach. Ale piękna niewolnica? Nie chcę. Chrześcijanie noszą w filmie kostiumy jasnoszare. Chrześcijanie w czasach Nerona nie afiszowali się ze swoją wiarą i starali się nie wyróżniać. Jednak w filmie ta barwa pozwala widzom odróżnić chrześcijan od Rzymian. Wiem, że tu jest Ligia. Mógłbym otoczyć ten dom i pochwycić ją, a jednak tego nie uczynię. Przeto błogosławieństwo Pana naszego będzie nad Tobą. Przychodzę, bo wy, Ligii, zastępujecie ojca i matkę. Dajcie mi ją za żonę. Kostiumy podkreślają także w Quo vadis różnice społeczne. Okazałe stroje Rzymian są paradoksalnie związane z upadkiem moralnym. Nie jestem nie przyjacielem, nie waszym, nie Chrystusa. Gdy myślę o Ligii, że jest czysta jak śnieg, to miłuję bardziej. A gdy myślę, że jest taką przez waszą naukę, to miłuję i tę naukę. Chociaż jej nie rozumiem. Ligia nosi w filmie niezwykle proste szaty, które mają podkreślić jej niewinność i młodość. Ma także bardzo prostą fryzurę. Kostium może informować w filmie Jerzego Kawalerowicza o przemianie wewnętrznej bohatera. Jak się miewają twoje guzy, które nabił ci pod Troją Ulises? Chilon Chilonides, kiedy po raz pierwszy przychodzi do domu Petroniusza, jest ubrany w łachmany. Po zdradzie chrześcijan awansuje społecznie. Nosi strój zamożnego Rzymianina i złoty pierścień, będący oznaką przynależności do wyższej klasy społecznej. Kostium Nerona został przygotowany tak, by tę postać charakteryzować. Razi ostrymi, kontrastowo zestawionymi barwami, które mówią o bogactwie cesarza, a zarazem o jego szaleństwie. Na igrzyskach ma szatę w kolorze jaskrawej, krwawej czerwieni. Tak dobrany kolor nawiązuje do krwi niewinnych ofiar i odpowiedzialności za śmierć chrześcijan. Nie ustępuj. Nie ustępuj, boski. Mamy pretorianów. powinien zawisnąć na krzyżu! Każ zbuntowane legie zdziesiątkować! Każ galbę na powrocie tu, rozumiesz, przyprowadzić! Tu! Ściąć wszystkich Galów! Spal! Spal po raz drugi to przeklęte miasto! Nic ci to nie pomoże, Boski. Tu, w Rzymie, legiony już ogłosiły Galbę Cezarem. To nieprawda! Kiedy Neron traci władzę, informuje o tym jego bardzo prosta szata, skromniejsza niż kostiumy jego doradców i dworzan. W żałobnym ubraniu przemówił do nich. Czy senat oparłby się moim łzom? Senat wydał na ciebie wyrok. Masz być stracony.